Przywiezione prosto z Malty. To jest taka wyspa w Europie. Czy ktoś z Was już tam kiedyś był? Ciekawe, co też będzie w środku takiego jajucha. Wygląda podobnie jak nasze, tylko ma trochę inny napis. Czekoladka jest chyba taka sama. No dobrze. Dzisiaj posłużymy się nożyczkami, żeby je otworzyć. One mają taką funkcję, można powiedzieć, łupienia skorup. No to próbujemy. Nam się. Jest nasze żółteczko. Z zabaweczką w środku. Ciekawe, cóż tam będzie? Jakieś gwiazdy widziałam. Jest i instrukcja. No ale gdzie ta zabawka? Zacznijmy od zabawki lepiej. Dobra, trzeba trochę miejsca, żeby ją sobie ułożyć. No, co to jest? Cóż my tu mamy? To chyba jakiś statek kosmiczny. Może polecimy na jakąś misję, jak kiedyś Apollo 11, który wylądował na Księżycu. A pierwszą osobą, która stanęła na Księżycu, był Neil Armstrong. Mieszkaniec Ameryki. No, natomiast pierwsza wystrzelona rakieta kosmiczna była to rakieta Związku Radzieckiego. I była ona bezzałogowa. Krążyła wokół Ziemi przez 2 miesiące. A pierwszym kosmonautą był Jurij Gagarin. Tak, to już było jakiś czas temu. Ale ostatnio Elon Musk wystrzelił też samochód Roadster w kosmos z taką makietą człowieka. I wiecie, że on dalej krąży. Od 2018 roku dalej krąży w kosmosie i jest coraz dalej nas. A jego prędkość to czasem nawet 21 tysięcy kilometrów na godzinę. Czyli leci bardzo szybko. A my tutaj dalej budujemy naszą rakietę, zabawkę. Znaczy taki statek kosmiczny bardziej. No. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Dodam jeszcze, że takie statki kosmiczne to raczej są bardzo małe i bardzo lekkie. Zaledwie kilka ton ważą, żeby mogły daleko zalecieć. A gwiazdy i kosmos są obserwowane przez i badane przez teleskopy, przez astronomów. Wow, patrzcie, jak możemy katapultować tych kosmonautów. Wsadzimy ich tu i katapulta! Lecą! Wow, chyba jakiś wypadek był przed chwilą. Spróbujmy jeszcze raz. Tak jest! Jakieś UFO tam było. Jakiś alien. Wow. No. Można nimi trochę polatać. Patrzcie, 2 alieny wypadły na tych kartkach. Tutaj możecie sobie zeskanować teraz ten kod QR do aplikacji. My też tak zrobimy. Do aplikacji AppleDoo. To jest sezon 4, najnowsza wersja tej aplikacji. Ściągnęliśmy specjalnie dla Was, a teraz skanujemy kod. Zobaczcie, jak łatwo załadować tą zabawkę do gry. Patrzcie, jak fajnie.
Na telefonach Android albo iOS. Wszędzie działa. Ale fajna rakieta. Zobaczcie, jak ona jest w 3D. Jakie ma z tyłu silniki odrzutowe. Piękna. O, a teraz krąży w Układzie Słonecznym. Nieźle, krążą w niej chyba różne planety i gwiazdy. Chyba widzę Ziemię. Chyba widzę Ziemię. Ciekawe. A to co? Chyba Słońce. Słońce to największa gwiazda. Dzięki niej mamy jasno w dzień i mamy ciepło. Dzięki niej na Ziemi jest życie. A jak widzicie, Ziemia krąży wokół Słońca.